Witam serdecznie w naszym studiu Forum. Jest Pan ekspertem z dziedziny energetyki. Pracuje Pan w ogromnym przedsiębiorstwie energetycznym w oddziale łódzkim. Proszę powiedzieć kilka słów, jak to się stało, że Pan tutaj trafił na to forum i w jakim temacie zabierał Pan głos? Wypowiadam się i będę wypowiadał jeszcze w dniu jutrzejszym na tematy, w jaki sposób prawo oddziałuje na innowacje, które głównie dotyczą energetyki. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, o pewnym uproszczeniu prawa. Padały takie przykłady, w którym pokazywaliśmy, że bardziej proste prawo, uproszczone prawo powoduje, że sprawniej działamy. Z drugiej strony prawo, które reguluje, ja pracuję w takiej branży, w takiej części PGE dotyczącej dystrybuowania energii, która jest regulowana, czyli przychód, który spółka osiąga, jest uzyskiwany w wyniku taryfy, którą ustala prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym prezes zastępuje rynek i te regulacje, które my w tej chwili mamy, to są regulacje jakościowe. Do tej pory były to regulacje ilościowe, czyli przeliczało się pewne wskaźniki, na tej podstawie ustalało taryfę. To był taki model, powiedzmy, energetyczny, który sprowadzał się do ekonometrii, tak? Czyli wyliczeń. W tej chwili prezes URE wprowadził takie przepisy, które są bardziej jakościowe i przykładowo liczony jest czas niedostarczania energii dla przeciętnego odbiorcy. Prawda? Prezes URE ustala, że ten czas może wynosić określoną liczbę minut w ciągu roku. Jeżeli spółka przekracza ten limit, wówczas prezes URE nakłada kary. Na rynku by się to odbyło tak, że po prostu klienci by odchodzili, jeżeli spółka by nierzetelnie funkcjonowała. Żeby te limity obejść, oczywiście, że jakby to prawo, które na nas działa, powoduje, że musimy myśleć o innowacjach. Akurat w oddziale, w którym pracuje kilka takich nowych pomysłów nastąpiło. Przede wszystkim testujemy w tej chwili po pierwsze liczniki elektroniczne ze zdalnym odczytem. Czyli coś takiego, co możemy odczytać na przykład w swoim smartfonie? To jest coś takiego, co my możemy jako spółka odczytać zdalnie. Rozumiem. Czyli tradycyjny inkasent nie musi się pojawiać u odbiorcy. Oczywiście stan tego licznika możemy odczytywać z inną częstotliwością częściej, ale też możemy pozyskiwać więcej danych, czyli nie tylko dane typowe, takie jak kiedyś były na liczydle, ale również charakterystykę zużycia. To ma związek z kilkoma elementami, które w tej chwili w Polsce funkcjonują, między innymi z rynkiem mocy. Musimy wiedzieć, kiedy odbiorcy zużywają więcej energii, kiedy mniej, dokładnie jaka jest charakterystyka na poszczególnych obszarach naszego działania. A proszę powiedzieć, jak to może się przekładać w takim życiu codziennym, na przykład na działalność gospodarczą małych, średnich przedsiębiorstw, czyli tych, którzy są najbardziej zainteresowani w tych oszczędnościach, powiedzmy, w zużyciu energii? Jak to może ewentualnie się przekładać na takie życie gospodarcze? To znaczy, na pewno, jeżeli spółka energetyczna, taka jak nasza, działa bardziej sprawnie, no to przedsiębiorcy nie mają kłopotów. Tak, pewność zasilania... Tych strat, tych przerw na przykład, tych, tak? Przerw chociażby. Więc pewność zasilania. Z drugiej strony, jak działa sprawnie, to również taniej. A więc i przedsiębiorcy określone korzyści z tego tytułu mają. Dzisiaj jest tak, że drobny odbiorca jest, można powiedzieć, w pewien sposób subsydiowany przez nas. Liczniki, układy pomiarowe instaluje firma energetyczna. Dotyczy to też budowy i przyłączania odbiorców. Nie płaci się dzisiaj, tak jak kiedyś, opłaty za to, że nie wiem, ktoś mieszka w lesie i kilka kilometrów musi być wybudowana linia. Taki odbiorca płaci opłatę tak samo jak każdy inny od tej mocy, którą zamawia. Natomiast przedsiębiorstwo energetyczne musi tak skalkulować jakby wszystkich swoich odbiorców, żeby tą linię po prostu móc wybudować. W związku z tym podnosi się nieuchronnie jakość naszego działania. W Łodzi testujemy w tej chwili około 25 tysięcy liczników zdalnego odczytu, czyli to jest ten pierwszy etap związany z pomiarem. Natomiast generalnie w całym tym takim łańcuchu
wydobywamy węgiel, takim tradycyjnym, wydobywamy węgiel, palimy w piecu w elektrowni, prawda, wytwarzamy energię, przesyłamy sieciami wysokich napięć, to robią polskie sieci elektroenergetyczne, no i później sieciami średnich napięć, czyli właśnie takie spółki dystrybucyjne, jaką ja reprezentuję. No i później po niskim napięciu już do odbiorców końcowych. Ten model, można powiedzieć, troszeczkę odchodzi w zapomnienie. Rynek niemiecki, można powiedzieć, który jest bardziej sprawny od nas, dlatego że wiele lat dłużej się niż my uczył, wymusił rozwiązania związane z odnawialnymi między innymi źródłami energii. Natomiast odbiornik energetyczny działa w ten sposób, że energia wytworzona musi być jakby skonsumowana dokładnie w tym samym czasie, prawda? Jeżeli nie konsumujemy energii, no to mniej tej energii musimy produkować. Problem z tymi odnawialnymi źródłami polega na tym, że ta energia jest wytwarzana wtedy, kiedy słońce świeci. To jest jeszcze jakoś przewidywalne. Albo kiedy wiatr wieje. Ale kiedy wiatr wieje, w związku z tym to jest mniej przewidywalne. Dlatego też w tej chwili mówi się bardziej o pewnych klastrach energii, czy takich gronach odbiorców, które mogłyby się samobilansować. To znaczy, gdyby sieć energetyczna wysiadła, to i tak te obszary mogłyby normalnie funkcjonować. I faktycznie, gdyby było tak, że tak by to funkcjonowało, czyli mielibyśmy wiele źródeł wytwórczych, to tak by mogło być. Problem w Polsce polega na tym, że te rozwiązania są drogie. I o ile Niemcy mogą je testować, można powiedzieć, albo wdrażać regulacje prawne, które przymuszają, tak, bo ich na to stać, o tyle w Polsce jest trochę gorzej, natomiast niewątpliwie wymusza to pewne działanie innowacyjne. Ja dam przykład. W oddziale łódzkim PGE Dystrybucja powstała linia serwisowa, która jest rozwijana na ziemi, tak? Wszyscy wiemy, że przewody, kable energetyczne wiszą na słupach, ale ewentualnie są zakopywane. Natomiast w Łodzi na wypadek albo awarii, albo prac serwisowych, takich, które muszą być wykonane, na przykład musimy przebudować jakąś magistralę energetyczną, po prostu rozwijamy taki kabel energetyczny na gruncie, do tego nie wymagane są pozwolenia i to wymaga oczywiście określonych technik, między innymi pod napięciem takie prace są prowadzone, w związku z tym dzisiaj pan nawet nie będzie wiedział, że jest przebudowana magistrala, dlatego że zamontujemy linię serwisową pod napięciem, wyłączymy tą magistralę i ten bypass spowoduje, że praktycznie odbiorca tego nie odczuje. No, prezes URE tutaj niewątpliwie tymi parametrami jakościowymi wpływa na nas w ten sposób, żebyśmy tą swoją sprawność zwiększali. My prawdopodobnie w przyszłym roku już na początku pokażemy również linię przewoźną 110 i przewoźny GPZ, to jest taki główny punkt zasilania. Dzisiaj jest tak, że jeżeli przedsiębiorca na przykład do strefy ekonomicznej się zgłosi i powie, że chce 40 MW, powiedzmy, że 40 MW to jest jakaś mała huta szkła, to my jesteśmy w stanie przywieźć GPZ, rozwinąć linię na gruncie tymczasowo. Na zamówienie. Dać przyłączenie temu odbiorcy bardzo szybko. Natomiast dopiero wtedy budować tą linię, którą kilka lat będziemy budowali. Reagujecie na rynek, reagujecie na zapotrzebowanie rynku, na ten rozwój gospodarczy, no bo jeżeli pojawia się inwestor, chce tutaj rozwinąć skrzydła, że tak powiem, na jakimś gruncie lokalnym, no to dajecie mu tą energię właściwie od ręki, tak? Oczywiście, no chcemy go zatrzymać przede wszystkim. No natomiast no, ponieważ proces inwestycyjny i przepisy prawne są na tyle skomplikowane, że on jednak trwa kilka lat, poza tym są przepisy wewnętrzne. Jako spółka oczywiście przejrzyście działamy. W związku z tym mamy wtedy czas, żeby to spokojnie zrobić. Natomiast odbiorca ma to, co chce. Produkcję uruchamia. A on produkcję uruchamia, zatrudnia pracowników. Akurat takiego rozwiązania, z tego co wiem, nie ma na świecie, więc myślę, że wydaje się proste w zastosowaniu, natomiast wymagało po pierwsze wprowadzenia naszych wewnętrznych przepisów, opracowania instrukcji, no i przełamania takiego myślenia, że możemy myśleć tylko albo o zakopaniu, albo o słupie, prawda? No jest jeszcze jakiś trzeci tutaj przykład, więc czasami wyjście poza ten schemat, który funkcjonował do tej pory, no daje niesamowite i ciekawe rezultaty. To wszystko bardzo ciekawe. Gratuluję innowacyjności i tego, że to wszystko się dzieje w Łodzi czy okolicach, to jest wszystko testowane. Bardzo się z tego cieszę, to lokalny patriotyzm przeze mnie przemawia tu w Krakowie pięknym, królewskim. Gratuluję i życzę udanych obrad, dalszych dobrych, owocnych panelów i oby do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.